Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu organizatorów, czyli Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie, organizatorów Biennale Spotkania 2020. To jest taka impreza, którą doskonale znają artyści związani ze środowiskiem leszczyńskim, ponieważ to jest najlepsza okazja do spotkań. Ja w tym roku miałem zaszczyt zostać kuratorem tego spotkania i zaproponowałem artystom taki bardzo poetycki tytuł: Na początku zmieniła się pogoda. W jaki sposób ci artyści odpowiedzieli na ten słowny rebus, będą mogli się Państwo przekonać już niebawem. W każdym razie w tym spotkaniu tegorocznym wzięło udział 44 artystów, którzy nadesłali blisko 100 prac. Jak Państwo sami zauważyli, ja zrezygnowałem z jakiegoś takiego zdecydowanego, wyraźnego, o wyraźnych konturach tytułu. Nie tylko dlatego, że nie chciałem się odwoływać do wielkich narracji albo do poszukania czegoś, co jest jakimś wspólnym mianownikiem dla świata sztuki. Chciałem po prostu, żeby wykorzystać tę wyjątkową okazję, jaką stała się pandemia, żeby artyści po pierwsze zastanowili się tak naprawdę, co się w nich dzieje, albo się po prostu wychylili za okno i postarali się w jakiś sposób przyjrzeć, jak reagujemy w sensie zbiorowym. Na ile się to udało, znowu będę musiał powiedzieć, Państwo powinni przyjść do galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie i zobaczyć te prace. Z kronikarskiego obowiązku muszę powiedzieć Państwu, że znajdą Państwo tutaj prace bardzo zróżnicowane formalnie. Mamy tutaj zarówno nowe media, mamy bardzo takie współczesne sposoby wypowiedzi artystycznej, ale mamy także tutaj obrazy, które odwołują się do tego, co w pewnym sensie historyczne w sztuce, do tego, co jest kojarzone z takimi tradycyjnymi technikami. I ta wielka różnorodność, ona jest bardzo wielkim atutem tej wystawy, czyli trochę, jak to mówią specy od marketingu, każdy znajdzie tutaj coś na tej wystawie dla siebie samego. To, co jest też istotne, że rzeczywiście Biennale staje się taką agorą artystyczną, miejscem spotkania ludzi różnych pokoleń. Tutaj właśnie widać bardzo różnice w pewnym podejściu do tego, jak traktujemy sztukę. Tutaj bardzo widać różnice również do tego, w jaki sposób operujemy symbolem, metaforą, bądź po prostu czymś takim bardzo werystycznym, literalnym, co niestety w jakimś sensie troszkę też sztukę unicestwia. Będą Państwo mogli te wszystkie rzeczy oglądać w dwóch miejscach, bo i w ratuszu, i w galerii przy ulicy Leszczyńskich. Mam nadzieję, że te dwie ekspozycje w doskonały sposób się uzupełnią. W tym roku na 21 prezentacjach Leszno 2020 jury w składzie profesor Maria Kostyszak, profesor Alicja Majewska i Grażyna Kielińska dokonało wyboru prac, moim zdaniem, bardzo interesującego, właśnie stawiając na pewną różnorodność, ale na pewną też kompletność, zarówno jeśli chodzi o refleksję, ale też kompletność, jeśli chodzi o to, w jaki sposób dzieło zostaje w ostatecznym rozrachunku zaprezentowane. Mam nadzieję, że Państwa obawy co do pewnych skłonności w stronę czy pewnych bardziej tradycyjnych form, czy form bardziej nowoczesnych zostaną rozwiane. Staraliśmy się rzeczywiście przyglądać tym pracom z niezwykłą uwagą i wybrać te, które najciekawiej odpowiadają na tytuł, w jaki sposób
zmiana pogody tak naprawdę jest pewnym punktem, od którego zaczyna się cały ciąg innych zmian. Trzy jurorki, każda z nich prezentująca zupełnie inną perspektywę, bo przypomnę, że pani Maria Kostyszek to filozofka związana z Uniwersytetem Wrocławskim. Grażyna Kielińska to malarka, która mieszka i tworzy w Poznaniu, a z kolei profesor Alicja Majewska jest znana wszystkim tym, którzy znają Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu. Te trzy różne perspektywy pozwoliły rzeczywiście znaleźć bardzo wyważony, zbalansowany sposób na to, żeby nagrodzić prace bardzo różne, od kameralnych historii, po takie prace, które ewidentnie starają się odwoływać do tego, że sztuka może być również narzędziem zmiany społecznej. Będą mogli Państwo znaleźć tutaj także prace, które w sposób szalenie osobisty traktują ten temat, ale też prace, które próbują jakąś zamaszystą metaforą opisać ten bardzo zróżnicowany zbiór zmian, które się pojawiają w naszym życiu społecznym. Jestem przekonany, że te prezentacje, podobnie jak i te prezentowane w ubiegłych latach, pokazują rzeczywiście siłę środowiska leszczyńskiego, pokazują taką naprawdę konsekwentną, organiczną pracę u podstaw, która powoduje, że środowisko z miastem jest związane, stanowi o jego sile, potencjale kulturowym i jest to na pewno doskonały powód do spotkań, po to, żeby tych artystów z pracowni jednak wywołać, czasami wyciągnąć ich na siłę. Jestem również Państwu bardzo wdzięczny, że postanowiliście Państwo tak licznie wypowiedzieć na zadany temat, czyli czy na początku zmieniła się pogoda i czy tylko pogoda i czy też nie. Czy Państwo zobaczyli wszystkie te zmiany, czy Państwo wyczuwają te zmiany, to wszystko będziemy starali się podczas oglądania ekspozycji wielokrotnie to pytanie przywoływać. Na zakończenie dodam, że skorzystałem z pretekstu, żeby napisać taki dość osobisty tekst na temat tego, jakie zmiany mi się wydaje zachodzą w sztuce, jakie pojawiają się pewne nowe tendencje. Oczywiście ten tekst jest rodzajem jakiejś takiej pewnej refleksji, która przez lata się pojawiała. Teraz postanowiłem go po prostu umieścić w katalogu za zgodą organizatorów, który zatytułowany jest Prognoza pogody lub Prognoza niepogody. Państwo będą mogli sobie go czytać w sposób propozycjonalny, a ja mam nadzieję, że to będzie też przy okazji taki pretekst Państwa do rozmów przy okazji oglądania wystawy. Na zakończenie raz jeszcze dziękuję artystom za to, że chcieli wziąć udział w naszym spotkaniu. Dziękuję bardzo organizatorom za zaufanie. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie za to, że zaprosił mnie rzeczywiście do wyjątkowej przygody. I jeśli tylko Państwo będą chcieli w tej przygodzie wziąć udział, gorąco zapraszam. Thank you.
na życie w takiej perspektywie planetarnej, że no nie istniejemy tylko wyłącznie jako pojedyncze byty, ale istniejemy właśnie w tej całej strukturze osób bliskich, rodziców, dziadków, pradziadków i tak dalej. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że one mają też taki dla mnie wymiar, ja to zawsze określam, bo to jest taka mozolna praca, to jest praca, która nie jest, ona nie powstaje szybko, tylko ja muszę mieć jakby ze skupienia, ale jej się bardzo nie robi. Ja traktowałam jej też w czasie i nadal traktuję, bo ja nadal robię te prace i powstają kolejne cykle z kolejnych materiałów. Te się już skończyły, tutaj już nic się nie może zdarzyć. Materiał się kończy, kończą się prace, ale powstają nowe prace i to jest takie terapeutyczne troszeczkę. Takie odświeżające, takie, że jednak jest ta, taka fajna praca i że ci cieszy z tej pracy, że dużo można zrobić w tym czasie, no, tej pandemii również. Mówi Pani właściwie też o takim zapomnianym trochę wątku sztuki jako misterium, to znaczy ja czasami żartuję, że jeżeli babcia przygotowuje konfitury dla całej rodziny i robi to z pewną uważnością, z pewnym naprawdę zaangażowanym uczuciem, to właściwie też mamy do czynienia ze sztuką. Ona oczywiście ma wtedy charakter ulotny, ale to misterium sztuki to jest też bardzo ważne i zapomniane, czyli przez wielu, szczególnie młodych twórców, ten wymiar sztuki.